Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Ktoś mi napisał w komentarzu, że bym się nie zajmował tyle tą Ukrainą, żebym się zajął tematami bieżącymi. Proszę Państwa, zapewne ten ktoś chce, żebym się zajmował tymi samymi tematami, którymi się zajmuje Mentzen, które pasjonują Polaków, sądząc po liczbie wyświetleń, choć wiemy, że to jest propozycja amerykańskiego YouTube'a, tak? I to YouTube amerykański daje tę popularność. Czego by nie robił, czego by nie oglądał w internecie, to i tak będzie Mentzen podpowiadany i inni, którzy mają być podpowiadani. Ja się tematami związanymi z wojną na Dalekim Wschodzie Ukrainy zajmuję z tego powodu, żeby to przełożyć na sytuację nas, z Polaków, żebyśmy wiedzieli, że stracimy życie, jak będziemy głupi, jak będziemy właśnie tą całą tematyką, którą się zajmuje Mentzen, TVP, TVN, PiS, PO i tamte wszystkie przystawki zajmować, oni tego chcą. A będą robić swoje, będą wplątywać nas w wojnę. I gdy się zorientujemy, to już jest za późno. To jak z tą muchą pokazywałem Państwu w tej pułapce. Jak już mucha kapnie, że trzeba odlecieć, już nie ma możliwości. I stąd takie, a nie inne tematy. Robię rzeczy ważne, a jeżeli komuś się nie podoba, no to przykro mi bardzo, nie ma przymusu, nie ma przymusu. Nawet wpłat na Stowarzyszenie Dziennikarskie nie ma żadnego przymusu. Mamy otwarty kanał. Ja wiem, że najwięksi krytycy, nie chcę tu się wyrazić, nie chcę użyć takiego młodzieżowego określenia, to z kręgów Konfederacji znam, ale z wielką niecierpliwością czekają na ukazanie się programu Musisz to wiedzieć, a narzekają, że coś nie tak. Ale przepraszam, fajfusem w łapie czekają, tak są podnieceni, kiedy będzie następny odcinek. No i powiedziałem w sumie, ale w wersji łagodnej. Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, jaka jest polityka. Tutaj jest, proszę Państwa, Marek Miśko. Miśko, który publikuje na Facebooku do nas przekaz. Proszę Państwa, z jaką on pasją mówi, jak on w to wierzy, w to, co mówi. Chciałem, żebyście chwilę tego ze mną posłuchali. Miśko, jedziesz. W każdej krytyjskiej sprawie zbierają się posiedzenia ONZ. Prezydenci światowych mocarstw zabierają głos, gdy tylko jakiś wandal wybije szybę w synagodze. Cały świat szaleje, gdy policjant obezwładnia narkomana i przestępcę, który umiera z przedawkowania podczas interwencji. Ale gdy giną niewinni chrześcijanie, bo są ciemniejsi od nas? To jest biologia, prawda? Ale jak umiera Żyd, to już jest metafizyka. Wyobrażam sobie Miśkę w którymś z filmów Brauna. Pięknie odgrywa rolę, wierzy w to, co mówi. Gdzie jest teraz pan Tomasz Lis? Radosław Sikorski? Gdzie prezydent Andrzej Duda? Gdzie ta cała wierchuszka liberalnego świata? Bo co? Bo tamci ludzie mają inny kolor skóry? Bo są chrześcijanami? Proszę Państwa, ja nawet nie wiem, o co mu chodziło, ale generalnie atakował prezydenta Dudę. Niektórzy z Państwa mogą pamiętać tego człowieka, jak w kampanii wyborczej w 2020 roku, w drugiej turze wyborów, namawiał na właśnie tego prezydenta Dudę. Posłuchajmy sekundę. Mimo wszystko, Duda. Z taką samą wiarą, z takim samym przekonaniem. I to jest, proszę Państwa, jak opisały go media, publicysta. On mówi ludziom, jak wygląda świat. Raz mówi, że trzeba głosować na Dudę. Chwilę później mówi, że ten liberalny, proszę Państwa, no przecież Duda te świeczki odpalał, zanim Miśko promował Dudę, że mimo wszystko Duda. To co, głupi był? Nie wiedział? I cały czas go ludzie słuchają i mówią, no tak, tak trzeba, bo on tak fajnie mówi, bo tak na jednym oddechu on to wszystko wypowiada, to znaczy, że w to wierzy. To znaczy, że w to wierzy. Ręce i nogi opadają, jak się dajemy wodzić za nos. A rządzi logika. Proszę Państwa, rządzi logika. Taką ciekawostkę Państwu opowiem. Taki paradoks. Ci wszyscy, którzy bronili nas, Polaków, przed tym, żebyśmy nie byli piętnowani za polskie obozy śmierci i tak dalej, że to tam, że to nie my, że to Niemcy i w ogóle. Pamiętam pomysły, że chcieli za dziesiątki milionów kręcić filmy, wynająć Mela Gibsona i znowu pieniądze by odpłynęły
gdzieś tam do Mela Gibsona, do Stanów, to proszę Państwa, to są ci sami, którzy chwalą Brauna za ten głupkowaty wyskok z gaśnicą. Z jednej strony zebraliby od nas miliony i odkłamywali coś, czego to trudno jest odkłamać, bo to media, proszę Państwa, są światowe. To są naprawdę miliardy dolarów, żeby jedną plotkę odczarować. I tak by się to nie udało, ale byśmy byli obciągnięci z pieniędzy. I to są ci sami, którzy biją na stojąco Grzegorzowi Braunowi, którego rodzice siedzą w Stanach Zjednoczonych, brawo za to, że puścił w świat przekaz. Polacy to antysemici. To ci, co mordowali Żydów. Proszę Państwa, przecież tu logiki nie ma. Przecież to jest sprzeczność. Przecież oni właśnie nas dobijają swoją głupotą. Znowu mi się przypomina sytuacja z tym osiołkiem. Ja Państwu to pokażę. Mem, bo mem, ale nieraz memy mają sens. Proszę Państwa, żołnierz niosący osła w czasie I wojny światowej nie niesie go dlatego, że jest miłośnikiem zwierząt. Żołnierze idą przez oznakowane pole minowe. Osioł, puszczony samopas, wszedłby na minę i ranił innych żołnierzy. Jaki z tego płynie morał na dziś? Nie słuchać wariatów, zabrać im możliwość mówienia, bo nas, proszę Państwa, w każdy problem wpuszczą. Słuchając tych wariatów, proszę Państwa, niczym się nie różnimy od tych, którzy w tej chwili oglądają patostreamy i te wszystkie freakfighty i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że tam są, się nazywa gale, tak, gale. A czym się to różni od bitew w Kiślu, tak? Kiedyś tam były takie w Stanach rozrywki. No to prymitywni ludzie no, potrzebują się rozerwać. Oni myślą, że tylko wchodzą, żeby się rozerwać. A nawet wchodzą, żeby na kogoś... Ale wchodzą i podbijają licznik. A później taki wariat staje się sławny i jeszcze jest, proszę Państwa, wynajmowany do różnych ról. I w ten sposób się degenerujemy. Głupich rzeczy trzeba unikać, jak diabeł święconej wody. Także odradzam słuchanie Miśki, bo dziś Miśko znowu bijąc w patriotyczne tony. Miśko, w drugiej turze trzeba było głosować na Trzaskowskiego. Z racji tego, że jest z opcji przeciwnej, nie mógłby każdej z tych ustaw Morawieckiego podpisywać i przynajmniej byśmy mieli dłuższy okres normalności. Nie byłyby wprowadzane z szybkością światła, daniny, nowe podatki itd., itd. Bo by tam musieli się trochę pokłócić. Jasne, żeby podpisał, ale ten proces nie szedłby tak szybko, a w niektórych przypadkach byłby niemożliwy. To była nasza racja stanu wtedy. Zagłosować na drugiego wroga. Ale nie, mimo wszystko Duda. A dziś banialuki pan opowiada o tym, że tam Żydzi i tak dalej. No panie, gdyby nie antysemityzm, to byśmy nie mieli w ogóle z tym problemu. Te środowiska doszłyby do takiego absurdu, że ludzie by się pukali w głowę. Co oni są od Polaków? Przecież fajni ludzie, sympatyczni ludzie. Ale odpowiadanie wariatom na jakiekolwiek zaczepki jest głupie. Ja jestem, proszę Państwa, tysiące razy zaczepiany przez różnego rodzaju wariatów. Nie odpowiadam. I dlatego funkcjonuję jako publicysta, dlatego jest program, musisz to wiedzieć. A jakbym się wikłał w dyskusję z tymi wariatami, no niestety pokonaliby mnie doświadczeniem. I inna sytuacja związana z wyborcami Konfederacji, bo oni, proszę Państwa, wtedy byli przedstawiani jako wyborcy Konfederacji w tym spocie, mimo wszystko Duda. Konfederacja mogła temu zaprzeczać, ale to nic nie dało. Zresztą, jak Państwo pamiętacie, publikowałem Wam screeny z instrukcji wewnętrznych na komunikatorach Konfederacji. Głosujemy na pana prezydenta Dudę, gdyż jak przyjdzie Trzaskowski, to wymiecie cały gabinet, a tam są nasi ludzie. No to proszę Państwa, a propos naszych ludzi, mam dla Państwa wypowiedź teraz ponownie wybranego posła Przemysława Wiplera do wyborców Konfederacji, do drobnych przedsiębiorców.
pójdziecie na wojnę. Przecież wam to Konfederacja szykuje. Zresztą tak sprzecznej w sobie ideologii to ja nie znam, proszę państwa, nie znam. Trzeba ograniczyć podatki, z jednej strony mówią, żeby was zwabić, a z drugiej strony pan Wippler mówi, że trzeba zwiększyć armię. Akurat do tego planu Morawieckiego, czyli Wall Street planu, czyli, przepraszam bardzo, zmniejszyć podatki, ale zwiększyć armię, to skąd pieniądze? Nie wytłumacza, to oni się z tego nie wytłumaczą. Mogą jakieś pierdoły opowiadać, że tam z oszczędności. Nie, proszę państwa, wydatki na armię są zbyt duże, żeby ktoś nam mógł mówić, że jak wprowadzimy oszczędności, to będziemy mieli silną armię. Nie, nie da się, nie da się. Trzeba jeszcze zwiększyć wydatki do tych planów, które oni mają. Ja przypominam, że mamy armię większą niż armia Wielkiej Brytanii, 60-milionowej Wielkiej Brytanii. Mamy dwukrotnie większą armię niż armia 60-milionowej Francji. Tu my idziemy w obłęd, my idziemy w obłęd. A ten obłęd to promocja też Konfederacji. Przemysław Wippler wydaje się najważniejsza postać w Konfederacji. Panie premierze, Polska potrzebuje 300-tysięcznej armii, potrzebujemy również 2 milionów rezerwistów, żeby ją uzupełnić, gdy się dramat rozpocznie. Co z budową, odbudową obrony cywilnej, zbudowaniem mechanizmów, dzięki którym będziemy mieli z kogo rezerwować... Proszę państwa, Wippler apeluje do nowego pana premiera już, czyli pana Tuska, żeby wyborców Konfederacji brał w kamasze. Czy wy, proszę państwa, ja rozumiem, że jest fajnie, ja też byłem młody, też byłem młody. Ja wiem, że jest fajnie, jak wychodzi Mencen i rzuca kiełbasą, tak? To są fakty. Mencen rzuca kiełbasą, rzuca fałszywymi dolarami. Ja wiem, że to jest fajne. Ale chodzi o wasze życie. Macie tylko jedno. Proszę państwa, no człowiek jest tej natury, że rzeczywiście, no póki nie umrze, to musi sprawdzić. Później ta mądrość przychodzi. Późno mądrość przychodzi. Oni was chcą zwabić i zabić. Zwabić i zabić. To takie proste. Jakoś to będzie, prawda? Jakoś to będzie. Pamiętacie, jak mówiłem, że Ukraińców będą ściągać z całego świata? Jak starczy czasu, to w tym dziś odcinku to udowodnię. Udowodnię. A się wydawało, że jak wyjadą za granicę, to będą bezpieczni. Proszę państwa, ściągną was. Nawet z podwójnymi obywatelstwami. Jak będzie taka potrzeba. Nie macie żadnej gwarancji. Jedyna gwarancja, jaką mamy wszyscy, to dążenie do pokoju. Nie ma na horyzoncie żadnej opcji politycznej poza ruchem dobrobytu i pokoju. Nie ma. Po prostu nie ma. Proszę państwa, wystartowaliśmy w wyborach jako DIP. Kto się przyłączył? Popatrzcie. Nikt. No, pomijam zacne osoby w stylu mecenas Żołuska, tak? Doktor Hubert Czerniak i jeszcze inni. Przepraszam. Będę wspominał, oczywiście. Ale wszyscy albo wykiwali swoich wyznawców, potencjalnych wyborców, nie założyli komitetów, albo założyli komitety rozbijackie. Wiedzieli, że nie mają żadnych szans. Nie wiem, po co to zrobili w ogóle. Chyba tylko po to, żeby obsadzić ludzi w komisjach. Żeby znajomemu dać te 600 zł. My mieliśmy problem, tak? Ja mówiłem, dawajcie komu tam, kto się tylko napatoczy, dawajcie te pełnomocnictwa do startowania w komisjach. My normalni ludzie właśnie nie mamy tego parcia do władzy i to jest błąd. Dobry, porządny człowiek i mądry przede wszystkim powinien mieć parcie do władzy, bo mają same dzikuny, prostaki, ogólnie socjopaci. My musimy ich wyprzeć. Nas jest więcej. Normal stanowi ogół, ludzi normalnych jest więcej. My musimy się troszkę zaangażować. Ale po właściwej stronie. Żadna w tej chwili opcja na polskim rynku nie gwarantuje, proszę państwa, czegoś takiego jak ruch dobrobytu i pokoju. Nie ma takiej opcji. Jeszcze nam wariatów przysyłają, którzy się podszywają pod ludzi typu. Proszę państwa, usuwamy wszystkich wariatów. Bierzemy wszystkich, ale oczywiście weryfikacja. Zaraz państwu polecę, dostaniecie linkiem, fajny dokument. Jeszcze chwilkę Wipplera. Bo musicie, wyborcy Konfederacji, musicie to zrozumieć. To jest o was. Wippler mówi, że to was
chce wbić w kamasze, bo kogo innego? Przecież nie ludzi Ruchu Dobrobytu i Pokoju. My, jako nieliczni, mamy immunitet. My walczymy o pokój za wszelką cenę. My walczymy przeciwko militaryzacji. Wy macie przerąbane. Oczywiście ci, którzy się podszywają pod DIP, sami zadenuncjują, że nie mają nic wspólnego z DIP-em, że ich agresja udowadnia to, że nadają się wtedy do tej bezsensownej wojny, o którą zabiegają wszyscy politycy. Werbować rezerwistów. Powiedział pan, nie będzie w Polsce miejsca na handel wizami. Czy to oznacza, że rezygnujecie całkowicie z outsourcingu i powierzenia prywatnym firmom tego rodzaju działań? Czy chcecie zmienić procedury? Dobrze, wystarczy. Proszę państwa, chodziło o to, że Wippler zabiega u Tuska o to, co PiS zabiegał, a to są instrukcje z oceanu. I teraz dostaniecie państwo linkiem reportaż czarny na białym, TVN24, wiwisekcję pana Przemysława Wipplera. Aczkolwiek oni, wiecie, jak oni prowadzą krytykę w przypadku Brauna. Bo Braun nie chce, żeby Żydzi opanowali Polski i on to mówi. Proszę państwa, ludzie mówią, ale fajne, to ja w to wchodzę. Rozumiecie, to tak się prowadzi krytykę, tak się promocję robi. A jak się chce kogoś pognębić, to się w ogóle o nim nie mówi w polityce. Raz na pół roku można mu strzelić, dokładając ośle uszy, tak? Tak jak w moim przypadku TVP zrobiło artykuł, he, Maciak się pomylił. Proszę państwa, działem na zlecenie wydawcy. Miałem wejść i się zapytać. Taka była moja rola jako dziennikarza. Co ciekawe, TVN po tym, który mnie tam wysłał, zerwał kontrakt. No trudno. Przeżyjemy jakoś, tak? Proszę państwa, polecam państwu lektura obowiązkowa, żebyście zrozumieli, w jakich sferach pływa Wippler. To są sfery związane z Mateuszem Morawieckim. I dlatego Konfederacja ma tyle pieniędzy. A teraz będzie dopasał ją Donald Tusk, bo to jest opcja, która broni interesów amerykańskich. A Tusk musi bronić interesów amerykańskich. Po to jest stworzona równowaga, mniej więcej równowaga między demokratami a republikanami. To samo jest w Polsce, że PiS ma być silną opozycją. Jak Tusk jako premier nie będzie szedł w stronę interesów amerykańskich, to mu się zrobi pucz, to mu się zrobi Majdan, bo opozycja jest silna. Rozumiecie? Tak to działa. Jednym z bohaterów tego filmu jest człowiek, dziennikarz, pan Kącki, redaktor Kącki, który obnaża pana Wipplera. Proszę państwa, tuż po ukazaniu się filmu TVN24 Czarne na Białym, redaktor Kącki został zwolniony z Gazety Wyborczej, bo okazało się, że lata temu molestował jakieś kobiety. Tak to się dzieje. Proszę państwa, pewni ludzie są nietykalni, nie do ruszenia. Cokolwiek zrobisz nie tak, wylatujesz. To by się tylko może wydawać, że system będzie cię bronił. Tutaj apel do wszystkich dziennikarzy. Spuszczą was po brzytwie. Niektórzy z was, widzę, szczwane suki, jak traktujecie Konfederację i inne przystawki, jeżeli chodzi o partie telewizyjne. Wiecie, o co chodzi, tak? Nie możecie nic złego powiedzieć, bo pieniądze pana Sorosa, czy tam Rockefellera, czy tam, przepraszam, księcia Monako by wam zrobiły duże kuku, a pan Balcerowicz by się pogniewał na was. Układ jest nie do ruszenia. Jeżeli mają dostęp do mediów głównego nurtu, to zapomnijcie, że będą reprezentowali wasze interesy. Będą reprezentowali interesy reklamodawców. Także panie Kącki, popełnił pan błąd. Tyle się pan starał dla Gazety Wyborczej, a tu przypadek, nie? Co, że wcześniej już ta afera się kluła? Wyciszyliby. Dobrze pan wie, żeby wyciszyli. Ale nie wyciszyli, bo się pan wypowiedział jako ekspert o panu Przemysławie Wipplerze. Proszę państwa, a teraz ciekawostka. Kto rządzi światem? Bo to wszystkich nas interesuje. Tutaj całe pokolenie cwaniaków ultraprawicowych,
antysystemowych, Michalkiewicz, Korwin-Mikke, wmawiali nam, że tam jacyś masoni, jakieś tam lewica, prawica, politycy jacyś. Proszę Państwa, kapitał, kapitał. No ale kto? Tak, już dziś wiemy, coraz więcej o tym się mówi, nawet Konfederacja przebąkuje, ale kto to ten kapitał? Zaraz Państwu powiem. Bankier.pl. Zastanówmy się nad tym, co powiem. Artykuł z końca tamtego roku, z listopada. Kościół z darowizn zebrał miliardy. Datki bez podatku ten kościół inwestuje w największe technologiczne firmy na świecie. Gra na giełdzie. Nie gra, staje się właścicielem tych firm. O kogo chodzi? Kościół Mormonów w USA prowadzi prężnie działającą firmę inwestycyjną, która zarządza portfelem akcji wartym blisko 50 miliardów dolarów. Jacyś Mormoni. 50 miliardów dolarów. I teraz pytanie mam dla Państwa. A takie potęgi jak Kościół katolicki to nie? Nie? Mormonom pozwalają ekspandować na swoim terytorium, na przykład na terytorium Polski? A? I tu nie? Zastanawiali się Państwo, dlaczego tym korporacjom światowym, amerykańskim tak łatwo idzie na terenie Polski i innych krajów? Nie zastanawiali się Państwo? No to się zastanówmy troszkę, jak to działa. Bo wracamy do średniowiecznych folwarków. Tylko jest to zakamuflowane. I tak będziemy pracowali w tych folwarkach i tak. Bo tak się naturalnie, zgodnie z zasadami cybernetyki społecznej, ustawia społeczeństwo. Następują nieraz różnego rodzaju perturbacje, a potem znowu się wszystko ustawia do dawnego układu. Dlatego trzeba stare książki popalić, pomniki poburzyć, żeby następne pokolenie myślało, że no to tak już jak ptaszki w klatce biskupa Krasickiego. Polecam. Jak ptaszki w klatce. To jest proste, to jest proste. A Żydzi? Jasne. Są środowiska, które wezmą hajs i wykonają to z każdej społeczności brudną robotę, ale uważam tylko, że są słupami. Za tymi wszystkimi korporacjami, jestem o tym przekonany, dowodów być może nigdy nie będziemy mieli, stoją ci, o których najmniej się tego spodziewamy. I dlatego najlepiej wybić starszych ludzi, żeby nie pamiętali, żeby nie przekazali młodym, żeby nie psuli młodym w głowach. Bo młodzi, mimo że mają pstro w głowie, no to co któregoś się da logicznymi argumentami, łączeniem faktów przekonać. I odwołując się do prośby pana Wiplera skierowanej do premiera Tuska, no proszę Państwa, już mamy odpowiedź. Na polon.pl jest opisana wypowiedź dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, WOC, jest coś takiego, narobili teraz tego, który to, proszę Państwa, facet, generał dywizji Molenda Karol, twierdzi, że Polska jest obecnie jednym z liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Proszę Państwa, spadłem z krzesła. Tyle, ile oszustów wyłudza od nas pieniądze za pomocą elektronicznego przekazu, to chyba tylko w Rosji i na Ukrainie. To chyba te trzy kraje są liderami. I co ciekawe, jesteśmy liderem cyberbezpieczeństwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jako wojsko jesteśmy, to chyba mi się wydaje, że to są te siły specjalne, to ten, co gdzieś ostatnio zginął, gdzie on jest ten awansowany przez Dudę, kapitan Sykulski. Jako wojsko jesteśmy zdolni do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni w pełnym zakresie, łącznie z operacjami ofensywnymi. On powiedział, że polskie wojsko, służby specjalne są szkolone do ataku, nie do obrony. To już, czy to już cały czas te wojska podlegają Ministerstwu Obrony, czy to już jest Ministerstwo Ataku? Już są odpowiedzi, zaraz jeszcze więcej takich odpowiedzi
na apel Wiplera, państwu powiem, generał Andrzejczak, to były dowódca sztabu Wojsk Polskich, o tym dziennik polityczny.com, na forum ekonomicznym w Karpaczu, przed gangsterskimi groźbami nuklearnymi Władimira Putina, dodając, że NATO powinno być bardziej proaktywne i silniejsze wobec Rosjan. Proszę Państwa, no prą jak dziki, prą jak dziki. Tu do tego opozycja, niby ich opozycja i to jeszcze do tego antysystemowa, tak myślą mi wyborcy, jeszcze im wtóruje, że trzeba iść w tę stronę. Proszę Państwa, będziemy mieli dużą... Taką samą drogą szła Ukraina. Do tego jeszcze taką samą drogą jak Ukraina mieliśmy wszczepianą antyrosyjskość. Ja też byłem młody. Ja z domu wyniosłem nienawiść do wszystkiego, co się kojarzyło ze Związkiem Radzieckim, Rosjanami. No, takie były czasy. Taką miałem rodzinę. Jednocześnie byłem totalnie zakochany we wszystkim, co amerykańskie. Ale później obserwacja życia, łączenie faktów sprawiło, że zacząłem na to wszystko patrzeć inaczej. Więc ja rozumiem ludzi młodych, jak są w tej chwili, jaką propagandą są atakowani. Mają naprawdę małe szanse, żeby zrozumieć, o co tu w tym wszystkim chodzi. I drugi, Jaś Fasola, przepraszam, Benny Hill, polskiej generalicji na emeryturze, generał Skrzypczak. Marzy mu się, żebyśmy mieli takie narzędzia, żeby Putinowi, proszę Państwa, Rosji pokazać. O tym Rzeczpospolita. Nie potrafimy zrobić nic, co mogłoby Kreml zaboleć. Beksa się pan generał. A pan nie da rady, panie generale? No przecież nie da rady. Panie, weź pan, jedź pan do Moskwy, zrób pan tam coś. Dlaczego pan tylko podjudza, podszczuwa? Tylko świnie siedzą w kinie. No przecież głos tych drapieżnych, agresywnych prowokatorów nie byłby słyszalny, nie raziłby umysłów Polaków, gdyby ktoś tego nie publikował, prawda? Dlatego nie wolno wariatom dawać dojść do słowa. A kto to robi? No dziennikarze. A dziennikarz powie, no ja mam redaktora naczelnego, tak? Ja mam wydawcę, ja muszę. Nie musisz być dziennikarzem. Tylko świnie siedzą w kinie. Nie musisz publikować tego syfu. Nie musisz zmniejszać bezpieczeństwa Polaków. Nie musisz. Ja to rozumiem, ale nie musisz. Na pewno coraz trudniej jest sobie poradzić na wolnym rynku, oczywiście, ze względu na działalność korporacji, ale dasz radę więcej zarobić. Zwolnij się, nie pracuj dla takich ludzi, dla takich wydawnictw i do tych wszystkich, którym się wydaje, że są nieletni, jak wejdzie stan wojenny, to oni nie będą podlegali mobilizacji. Dla tych wszystkich, którzy już są powyżej 65, a pamiętajmy, że już jest pomysł, żeby do 67 nawet powoływać do wojny. To proszę Państwa, wypowiedź i zawsze taki pierwiosnek, takie podgadywanie, zawsze później jest zrealizowane. Na przykładzie Ukrainy. Dziś wiemy, że Ukraińcy nie chcą uczestniczyć w działaniach wojennych, ale niestety są w reżimie wojennym, już nic nie mogą zrobić. Był na to czas wtedy, kiedy był pokój. Był na to czas, kiedy była demokracja. Dziś już nie ma demokracji na Ukrainie. Demokracja w czasie wojny, proszę Państwa, nie działa. Tak jak w wojsku nie działa na przykład BHP. Tak? Ostatnio, jak Państwo wiecie, spadł wart 40 milionów dolarów bombowiec amerykański. Wypadki się zdarzają, no trudno, tak? Śmigłowiec się rozbił amerykański, ileś tam ludzi zginęło, no trudno. No, BHP nie działa, to jest armia. Więc jak niektórzy chcą ryzykować, to ja się dziwię, proszę Państwa, bo w zawodzie kaskadera można naprawdę ileś razy więcej zarobić i chyba szybciej można ten zawód zdobyć. Ale proszę Państwa, dla tych wszystkich, którzy się czują bezpiecznie, to jest wypowiedź deputowanego do Wierchownej Rady, czyli Parlamentu Ukrainy, Gonczarenko. To posłuchajcie, co on mówi.
Podczas II wojny światowej nawet dzieci pracowały w fabrykach. W zawodach na Ural wyготowywały, stawiały snaряdy. No czemu my produkowały amunicję? Dlaczego my możemy dzisiaj to zrobić? Ja думаю, że to dlaczego my nie możemy tego zrobić na Ukrainie? To jest już to podgadywanie, podprowadzanie Ukraińców pod coś, co się za moment zdarzy. Nie miejcie Państwo żadnej wątpliwości, że cały naród ukraiński jest do wybicia w planach jakichś dzikich ludzi. Kogo? Nie wiem. Kogo? Nie wiem. I my idziemy drogą ukraińską. Myślicie, że w pewnym momencie, jak pomagacie rozpędzić ten pociąg, bo jeszcze czujecie się bezpiecznie, to potem będziecie go w stanie zatrzymać? Nie będziecie w stanie zatrzymać. Pomagając partiom telewizyjnym, pomagając różnego rodzaju cudakom, pomagając nawet tym, którzy pozornie dobrze mówią, ale rozbijają na przykład wyborców, jeżeli chodzi o ruch dobrobytu i pokoju, rozpędzacie pociąg wojenny. Proszę Państwa, do tej pory pewne rzeczy były tylko w fazie podejrzeń, bardzo sensownych podejrzeń, ale podejrzeń. Jeńcy ukraińscy mówili, że nie mogą na przykład, gdy zostali porwani, no bo przepraszam bardzo, no jak to inaczej rozumieć, te mobilizacje, gdzie się ludzi porywa, on wraca z pracy, jedzie do domu, czy jedzie do pracy i jest porwany przez wojenkomat. No jak to inaczej nazwać, jak nie porwanie? Byli porywani, za 2 doby już byli na pierwszej linii frontu, a tam umierali. A tam umierali, to do tej pory z ich ust, jak i też Rosjanie mówili, Ukraińcy mają problem, bo jak chcą się ewakuować z linii, z pierwszej linii, z punktu, na który go postawiono, to on nie może. Bo 100 metrów dalej stoją nadzbaty, czyli te bataliony nacjonalistyczne i do nich strzelają. I to do tej pory było tylko w formie podejrzenia. Na naszej stronie www.cw24.tv, ja to Państwu pokażę, to jest nasza strona www.cw24.tv i mamy taką zakładkę firmy Warleaks. I proszę Państwa, jak w to klikniecie, no musicie zgodzić się, że to treści są dla osób pełnoletnich, czyli te drastyczne, to jest tutaj nagranie pod numerem Warleaks 01237. Nie było do tej pory takiego dowodu, jak to, co Państwo polecam, obejrzyjcie. Dwóch Rosjan szturmuje ziemiankę ukraińską, umocnienia ukraińskie. Ta ziemianka ma 2 wyjścia. Od jednego oni szturmują Rosjanie, a z drugiego 5 Ukraińców ucieka. Wiecie, na wojnie nie wiadomo, a może szturmuje 20, tak? Wolą się ewakuować, nie chcą, albo nie chcą walczyć. Choć jeden, ten piąty, ostrzeliwuje się, tam strzela w głąb ziemianki po tym, jak 4 jego koledzy się wydostali. Proszę Państwa, oni biegną niecałe 100 metrów do następnej linii okopów, do następnej transzei okopów. A tam, w tych okopach, jest 4 ich kolegów, Ukraińców, którzy do nich strzelają. Bo to są właśnie te oddziały zaporowe. On nie może zejść z punktu, on nie może, bo go po prostu zabiją. Ja myślę, że władze ukraińskie powinny wytłumaczyć się z tego nagrania. Czy rzeczywiście to, co mówili Rosjanie, to, co potwierdzali jeńcy ukraińscy, jest prawdą, że władza, armia w reżimie wojennym, rządzi armia, strzela do Ukraińców, którzy nie chcą walczyć. Strzela im w plecy, strzela im w twarz. Na koniec rosyjski dron kamikadze uderzył w to miejsce, gdzie ta 4 z oddziału zaporowego jest. Proszę Państwa, do tej pory było to tylko w sferze domysłów. A teraz mamy tu do czynienia z faktem. Polecam Państwu jeszcze nagranie, które ktoś zrobił z sali, gdzie się zwozi tych porwanych z ulicy Ukraińców, którzy nie chcą walczyć. To jest Warleaks 01238 i tam biciem zmusza się ich do uległości. Mam takie nagranie, gdzie policjant ukraiński
jakiś tam wyższy oficer policji mówi, że 9 tysięcy odmów jest uczestnictwa w armii i są w związku z tym postępowania kryminalne. Proszę Państwa, wierzycie w to, że tylko 9 tysięcy Ukraińców zwróciło się z wnioskiem o osąd, o sąd, tak, że nie chcą walczyć na całą Ukrainę, że 9 tysięcy tylko? Ja w to nie wierzę. Podejrzewam, że są dziesiątki razy większe te dane, ale podejrzewam, że są ukrywane. Wytłumaczeniem tego, dlaczego jest tylko 9 tysięcy odmów, jest to, że oni są po prostu biciem zmuszani do pójścia w okopy. Jeżeli my tego nie zrozumiemy, że to też nas czeka, że jeżeli będziemy podnosić atmosferę, to w końcu się doigramy, a jeszcze pogrążymy nasze rodziny, naszych znajomych, potem nastąpi otrzeźwienie, ale będzie za późno. W ogóle jesteśmy podpuszczani do jakiejkolwiek reakcji przez Polaków, przez ludzi z zewnątrz, tu na przykładzie Arestowicza, siedzącego sobie bezpiecznie w Stanach Zjednoczonych, który beksa się, że Zachód nie pomoże, NATO nie pomoże, zapomnijmy o tym, zdałem sobie z tego sprawę już rok temu. Wcześniej mówił, pamiętacie Państwo, że trzeba Ukraińców oszukiwać, bo jak ich się nie będzie oszukiwało, to wszystko, cytuję, przepraszam, ruchnie, to chyba po ukraińsku. A dziś chyba znowu nas oszukuje i podpuszcza i pewnie będą jakieś barany, które będą go słuchały, że no musimy coś zrobić, proszę Państwa. Linia frontu stoi w miejscu. Czy Rosja mogłaby zgnieść Ukrainę? Dziś już wiemy, że tak. Ale tego nie robi. A oni coraz większy rejwach, że trzeba coś zrobić, trzeba coś zrobić. Proszę Państwa, jak Putin pójdzie w głąb Ukrainy, to w Europie będzie bardzo łatwo zrobić kampanię na rzecz wyrzeczeń dla Ukrainy. Bo idą Rosjanie. A tak w ogóle, proszę Państwa, jest wspaniała kampania na YouTubie. Znani amerykańscy aktorzy przed filmami, reklamy się włączają, apelują o to, żeby pomagać Ukraińcom, bo tam jest zimno. O, mają rację, oczywiście, tam jest zimno. Ale jeżeli chodzi o 25 tysięcy cywili w Palestynie, to tej kampanii reklamowej nie ma wśród amerykańskich aktorów. W ogóle aktorzy są zawsze do wynajęcia. Szanuję aktorów. Oczywiście, że są wśród nich na pewno dobrzy, normalni, bo w każdej grupie się tacy znajdą, ale widzimy, jak to działa. Jak, proszę Państwa, jak pomylimy aktora z rzetelnym człowiekiem, no to po nas. Co mówi Arestowicz? Na skutku udarów po amerykańskim obiektom w Iraku i no, Syrii. Że w Syrii i Iraku dokonano ataków na amerykańskie obiekty i Amerykanie nie odpowiadają w ogóle. Że to takie, przepraszam, są miękiszone. Nie wyciągnąć regionalną wojnę, oni nie chcą, tym bardziej w okresie wyborczym periodu. Nie będą w sensie Ukrainie pomagać, bo nie ma i woli, i chęci, i tak dalej. I polska odpowiedź, my jak groźno nie dożdżemy się na zalecioną rakietę, jak oni tam должны byli, my będziemy żorstko reagować, no pока. No i polska reakcja na rakietę, która przyleciała, ponoć przyleciała, proszę Państwa, z terytorium Ukrainy, że będziemy tam ostro reagować, się Arestowicz nabija. No dobrze, no to reagujcie. Pokażcie nam rzutku reakcję, bardzo chciałbym posмотреć. No to pokażcie nam, Polacy, żostką, twardą reakcję. Chciałbym popatrzeć. Proszę Państwa, widzicie, jak nas podpuszczają? Żeby taki klaun gdzieś ze Stanów, proszę Państwa, coś sobie bąknął, a tu jak na rozkaz wszyscy reagują i zaczynają myśleć, jak tu ugodzić Kreml? Czy ich wszystkich pogrzało? Jak nie tak, to tak. Jak nie ugodzić, to może zwiększyć liczbę żołnierzy. Znaczy, proszę Państwa, jakich żołnierzy? Jakich żołnierzy? Do cholery. Przecież to zwykli ludzie są, wykonujący różne zawody, z których się zrobi żołnierzy. Zwróćcie Państwo uwagę, że na grobach
wojskowych tam nie ma, że to był kierowca, że to był monter. Nie ma, to żołnierz, to wszystko żołnierze są. Przecież to jest jakiś obłęd. Zwykli ludzie giną, a ktoś liczy pieniążki, inwestuje w korporacje i rozwija, zrozummy to. Do prostego człowieka, Julian Tuwim. Dobrze tytuł nadany. I kolejny z Konfederacji. Krzysztof Tuduj, poseł na Sejm RP, pisze: budowa centralnego portu komunikacyjnego to polski interes narodowy. Tak dla CPK. Wyobrażacie sobie Mentzena, jakby wywłaszczał podważny interes państwowy? Wora ze dwora podejrzewam, że była. Radź sobie. Nie zrobiłeś dzieci? No trudno, zdychaj. To są, proszę państwa, korwinizmy, tak? A to jest przecież uczeń Korwina. To dopiero będzie, jak Konfederacji się... Zresztą, proszę państwa, są u władzy, uczestniczą w tym całym spektaklu i pięknie uzupełniają to, czego nie mogą akurat przeforsować PiS czy PO, czy te obsmarkane lewice i inne cudaki na kiju w stylu PSL. Co to w ogóle, proszę państwa, ja nie wiem, jak to jest, że w PSL-u siedzi facet z brytyjskim obywatelstwem. Co on tam w ogóle robi? Że bo działkę na Mazurach ma? I jeszcze jedno memento mori. Syn rabina, który nawoływał, żeby gwałcić palestyńskie kobiety w trakcie tej operacji wojny, inwazji na Strefę Gazy, zresztą sprowokowanej, proszę państwa, przez Hamas. Tak, popierajmy radykalistów, to będziemy w sytuacji Palestyńczyków. Gdzieś tam, nie wiem, na minę wlazł, czy dostał jakiś postrzał i stracił nogi. No dziś już z gwałceniem będzie miał problem. Ale inni jego koledzy z IDF łapią tych Palestyńczyków, którzy tam uciekają ze Strefy Gazy. Tu ich, proszę państwa, na samochód włożyli, rozebrali ich i każą im chwalić Izrael, a jednocześnie pluć na Hamas, co uważam jest dobrą formą edukacji, chociaż już za późno, teraz to już za późno. I to wygląda tak. No proszę państwa, no to są jak w obozach koncentracyjnych sytuacje. I oni muszą się wypierać swojej jakby tożsamości, bo boją się, że zostaną wywiezieni do dołów z wapnem, tak, na tym samochodzie. Widać tutaj, słuchają się jak psy, przepraszam. Za późno. Na ochotnika jeden przez drugiego pluje na swoich. Tak będzie z tymi największymi patriotami, proszę państwa, tak z nimi będzie. A z tymi, którzy teraz krzyczą precz z Rosją i w ogóle tam ruskie pachołki krzyczą, proszę państwa, gdyby doszło do takiej sytuacji, gdyby wielcy tego świata się dogadali, żebyśmy się znaleźli w strefie wpływów rosyjskich, to oni pierwsi będą, przepraszam bardzo, pierwsi będą krzyczeli Rosja, tylko Rosja, to oni będą pierwsi krzyczeli. Tak to się dzieje. Choć mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Zawsze jakaś część Polaków mądrych przetrwa i będzie w stanie pokazać. To była przyczyna naszych problemów. To on nas namawiał przeciwko Rosji. Tak samo jak ci, którzy, proszę państwa, za PRL-u namawiali nas przeciwko Stanom Zjednoczonym, a to są dokładnie dziś ich dzieci, którzy namawiają nas przeciwko Rosji. Wcześniej kazali nam chwalić Związek Radziecki, a dziś ganią Rosję. Co oczywiście to są zupełnie dwa różne byty, tak? Tak jest z fałszywymi ludźmi. A w Jemenie to samo, co i u nas. Proszę państwa, no masę ludzi w stolicy Jemenu i w innych miastach zgromadziło się na protestach antyizraelskich pod hasłem krew wolnych. Tam coś tam. Jak ja słyszę, proszę państwa, wolność, to spieprzam jak najdalej. Jak ktoś krzyczy hasła wolności, to mówię szczerze, że ja już mam po prostu dość. Przedstawię państwu swoją wizję sytuacji w Jemenie. Jemen leży w specyficznym miejscu. Może na mapie pokażę. Tu jest, proszę państwa, Półwysep Arabski. Tu mamy
Morze Czerwone, które wiedzie do kanału Suezkiego. Dzięki kanałowi Suezkiego towary na przykład z Chin do Europy płyną szybciej, koszty są niższe i to samo z Europy do Chin i do innych oczywiście krajów. A jak Jemen, proszę Państwa, zaczął atakować statki, kontenerowce, tankowce, masowce, no to statki zaczęły opływać Afrykę dookoła. Koszty zaopatrzenia Europy wzrosły. Kto, proszę Państwa, jest pośrednikiem w handlu między Chinami a Europą? Oczywiście firmy amerykańskie. Te statki z napisem Maersk, to, proszę Państwa, tym zawiaduje firma APM Terminals, która jest z Holandii. Nie z Danii, Maersk jest duński, ja wiem, ktoś mi tam kiedyś zwracał uwagę, ale kontenerowcami zarządza kapitał amerykański, APM Terminals, który ma znacznie większe zyski niż Maersk. I teraz będzie miał większe. To nawet nie chodzi o zyski, tu chodzi o koszty, żeby dobić Europę. I teraz, proszę Państwa, jaki fajny pretekst. Houthi z Jemenu strzelają w te statki zaczynają opływać Afrykę. Znowu cena kontenerów dostawy do Europy potężnie wzrośnie. Przydałby się ten jedwabny szlak teraz drogą lądową, ale nie. Wojna na Ukrainie, którą przewidywaliśmy w celu odcięcia tych nitek jedwabnego szlaku. Jeszcze teraz by przydałoby się, żeby tutaj zrobić na granicy polsko-białoruskiej coś tam, Kaliningrad i tak dalej, i tak dalej. Przydałoby się, to by się kompletnie zakorkowało wtedy. Bo już są przecież takie głosy, żeby, proszę Państwa, tutaj jest taka Zatoka Fińska, żeby tutaj nie pozwolić statkom rosyjskim z Sankt Petersburga przepływać przez Zatokę Fińską. Już są plany. Ewidentnie idziemy w stronę odcięcia Europy od kontaktów korzystnych z Rosją. I oczywiście bogatych będzie stać na przepłacanie. Będzie stać. Ale my będziemy przepłacać i powolutku coraz większy kryzys. Proszę Państwa, jest teraz protest rolników w Niemczech. Do tego jeszcze dołączył się protest kolejarzy. I zobaczycie Państwo, że te protesty, jak protest rolników na granicy, który nagle oszukana wieś, ta co współpracowała z Kołodziejczakiem, dogadali się, bo rząd im obiecał. Proszę Państwa, jakie to słodkie, bo rząd im obiecał. Dogadali się przez Kołodziejczaka, rozumiecie? Bo Kołodziejczak teraz jest częścią koalicji rządzącej, częścią rządu jest. Także znowu transportowcy i rolnicy zostali wykiwani, ale dobrze, to trzeba się nauczyć, tak, na własnej skórze. W każdym razie, o co chodzi z tymi protestami w Niemczech? Proszę Państwa, o to samo, o co chodziło z protestami we Francji. Za każdym razem, jak jest opór czy Macrona, czy Scholza w celu dopasania konfliktu na Dalekim Wschodzie Ukrainy, to zwróćcie Państwo uwagę, że nagle są protesty. A potem następuje wydanie odpowiedniej ilości sprzętu. Właśnie Francja wysyła duże kilkadziesiąt wozów bojowych. A co było wcześniej? Protesty rolników. Parę dni wcześniej protesty rolników. I to samo będzie teraz. Nie było, proszę Państwa, kapitał amerykański ma potężne możliwości sprowokowania protestów. Jeżeli ludzie nie rozumieją, co to jest demokracja, no to, przepraszam, wtedy będą oszukiwani i wtedy będą na tym tracić. Trudno, Niemcy tak wybrali, trudno, już trzeba z tym rządem dociągnąć do końca kadencji. Taka jest prawda. A protesty się robi po to, żeby zmusić rząd do uległości. Tylko problem polega na tym, że protestującym wydaje się, że protestują we własnym interesie, a nie rozumieją, że protestują w cudzym interesie, w znacznie większym. Tak więc wracając do protestów, pompowania atmosfery w Jemenie, proszę Państwa, to przez Houthi, CIA zaciera rączki, dobrze to idzie, krew wolnych na drodze do zwycięstwa, krew wolnych na drodze do zwycięstwa. Uciekajmy przed słowem wolność jak najdalej. O, tu mamy wolność kanadyjską. Pani wicepremier
idzie sobie, dziennikarz chce jej zadać pytanie. I w tym momencie złapany jest przez policjanta, który jeszcze wmawia temu dziennikarzowi, że go zaatakował i jest już aresztowany. To taka wolność jest w kraju, w północnej Ameryce, w Kanadzie, w kraju na pewno pełnym wolności. Z tym, że oni sobie poradzą. Nie przejmujmy się o Kanadę. Jeszcze chciałbym Państwu ciekawostkę powiedzieć, dwie ciekawostki ekonomiczne. Business Insider 7 stycznia, to od Państwa jest znalezisko, pisze, że jeden z kluczowych surowców ma podrożeć nawet o 75%, bo świat ma z tym problem. No jaki świat? No jaki świat? No złoty miliard, tak? Chodzi o miedź, proszę Państwa. Pamiętacie, jak chamstwo z Konfederacji tłumaczyło nam, że miedź nie ma przyszłości? W nagrodę, jak PiS oddawał złoża miedzi kanadyjskiej firmie Miedzi Cooper, w nagrodę oczywiście dostali więcej głosów w minionej kampanii do parlamentu. Proszę Państwa, naprawdę, wyborcy Konfederacji to bardzo, bardzo, to gracze rozgrywacze. Rozegrają siebie, rozegrają nas. Tak. I chyba niczego się nie nauczą. Później już zrozumiałem. Dlatego, proszę Państwa, dlatego przecież Korwin to wielokrotnie otwartym tekstem mówił, dlatego nasz program jest dla idiotów. On nie jest do realizacji, on jest dla idiotów, ale ludziom się podobał. Bo młodzi no, nie mają rozwiniętej tak jeszcze wyobraźni na podstawie doświadczenia życiowego. Tak? Ja wiem, ja byłem młody, mi się wydawało, proszę Państwa, że ci wszyscy starsi ode mnie to są jacyś głupi, że oni, proszę Państwa, jacyś są niemrawi, że oni wolno myślą. Ja pamiętam, jak ja byłem butny wtedy. Ale później przychodzi doświadczenie i się okazuje, że to, co się wydawało, takim nie jest. Tego się trzeba nauczyć. Także mieć podrożeje o 75%, bo to wynika z kalkulacji. Tak, jakiś fachowiec siedzi, liczy. Proszę Państwa, nie można na przykład prowadzić wojny bez miedzi. No przecież to jest proste. Płaszcze do pocisków, tak? W środku ołów, czy jakiś tam rdzeń, czy jakiś tam ładunek wybuchowy, ale to z zewnątrz wszystko jest, proszę Państwa, z mosiądzu, czyli z miedzi. Uszczelki do pocisków, do haubic i tak dalej, elektronika do dronów. Proszę Państwa, to miedź jest nawet do prowadzenia wojny potrzebna. Gdzie miedź stanieje? Miedź zawsze zdrożeje. Miedź jest paradoksalnie mało na świecie. Dlatego jest taka droga. Państwo pamiętacie, jaki szok wspólnie przeżyliśmy, gdy pokazałem Państwu, że nie tylko sztabki złota czy srebra, ale i sztabki miedzi inwestycyjne się sprzedaje. Bo miedź jest bardzo droga. A my tak po prostu oddajemy, jak jeszcze nam Konfederacja chamsko tłumaczy, że to jest dla nas korzyść. Bo my nic z tym nie moglibyśmy zrobić. I sytuacja związana z awariami układów AdBlue, to te wszystkie nowe samochody, diesle, które, proszę Państwa, mają tu taki dodatkowy wlew i tam się wlewa ten płyn AdBlue, czyli amoniak de facto i te układy są awaryjne. Sprawa tej awaryjności, bo podejrzewana jest, że to specjalnie jest robione, żeby się psuło, żeby zagonić ludzi do korzystania z autoryzowanych placówek. Tak się robi, proszę Państwa, wielki biznes tak robi, że bubel wypuszcza, ale to zmusza po prostu klienta do odwiedzania autoryzowanego serwisu i w ten sposób ze względu na brakorubstwo utrzymywana jest sieć dystrybucji, tak? To tak robią. Ale proszę Państwa, no od tego są organy państwa, żeby to ścigać. No ale proszę Państwa, jak? Korporacje? Dobrodziejów? Żeby do mediów nie być dopuszczonym? No i sprawa jest w UOKiK-u, czy UOKiK umywa ręce, bo już tak długo badają. Proszę Państwa, będą badać i tysiące takich spraw jest związanych z innymi też korporacjami. Bo kto tu rządzi? No korporacje rządzą. I problem w tym, kto jest właścicielem tych korporacji. A naganiacze to wiemy, że są. No to środowisko wybitnych wolnościowców. Dziękuję za ostatnie wpłaty na Stowarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich. Serdecznie dziękuję, zachęcam do następnych. Proszę Państwa, jak Jaruzelska może piszczeć za każdym razem, to ja postanowiłem przynajmniej dwa razy w miesiącu
bo ludzie myślą, że to się wszystko samo robi, a to się nie robi samo. To jest naprawdę program, musisz to wiedzieć, to jest wielki wysiłek, dużo czasu poświęconego przez ileś osób, więc serdecznie Państwu dziękujemy za wpłaty, prosimy o następne i żądamy uwolnienia Juliana Assange'a. Dziękuję i zapraszam na jutro.